Siemaneczko, mam na imię Daniel, mam 25 lat i urodziłem się i mieszkam w Częstochowie, gdzie też również pracuję i nagrywam na YouTube'a filmy od ponad roku. Właśnie nagrywam filmy, owe filmy właśnie na YouTube'ie, przeważnie różne gry, jak i urbexy. No i cóż, dlaczego chciałem, czego zgłaszam się do programu i dlaczego chcę tworzyć treści na YouTube? A dlatego, że chcę nabrać nowych doświadczeń, zdobyć popularność również, czy popularność może mniej, ale wiadomo, że to też za tym idzie. No i jak i dobrze się bawić przy tym, tak? I chciałbym wiązać z tego przyszłość. Czy wiązać z tego przyszłość? No po prostu chciałbym tym się głównie zajmować w życiu, a nie pracować na etacie plus tworzyć filmy. Więc jakby w tym kierunku chciałbym pójść właśnie, żeby tworzyć treści na YouTubie, tworzyć się treści coraz lepsze. No i siłą rzeczy na tym zarabiać, tak? Jakby to jest wiadome. A przechodząc do pytania, co sprawia mi przyjemność, no to przyjemność sprawia mi właśnie nagrywanie filmów na YouTuba, tak? Szukanie pomysłów na filmy, tworzenie fajnego kontentu i tak dalej. Jak sobie radzę w sytuacjach stresowych? No w sytuacjach stresowych najlepiej stresowuje mnie muzyka. Wtedy mam jakieś nerwy, czy mnie coś bardzo stresuje, zakładam słuchawki na uszy, muzyka na full i wtedy najlepiej mnie to uspokaja. Supermoc, jaką bym chciał wybrać i móc mieć, to byłaby to moc zamrażania, gdyż lubię zimę, lubię śnieg, lubię zimowe atrakcje i taka moc właśnie, moc śniegu, lodu, nie wiem jak to nazwać, byłaby fajną rzeczą, zwłaszcza w gorące dni. No i cóż. A jeśli miałbym się obudzić dla innej osoby, to myślę, że byłby to właśnie Mrożon z Nie ma mocnych, gdyż on właśnie miał tą super moc zamrażania. I no jest to fajne. I byłoby to na pewno bardzo ciekawe doświadczenie. Móc właśnie być sobie takim mrożonym i zamrażać różne rzeczy. No. Okej, a jakie trzy cechy wymieniliby moi znajomi, aby mnie opisać? Cóż, napisałem do kilku znajomych wiadomości na Messengerze, więc teraz sprawdźmy, co nam odpowiedzieli. Także pyk. Dobrze, jestem też znajomą narzeczoną tutaj i moja droga, jakie trzy cechy możesz wymienić, żeby mnie opisać? Pracowity, ambitny i działający w 100%. No okej. Dzięki ci wielkie. Także moi drodzy, to tyle. Cześć.